Małe wyjaśnienie co do linii nocnych, skąd jeżdżą. No to już mówię tak, tutaj z tego słupka N20 kierunek Wiczlino, Chważno Wiczlino, Dąbrowa Karwiny. Czytam co jest napisane, z tamtego słupka dalej nie widać. Przejdziemy do tyłu, do obozu. Nie chce mi się pisać, tłumaczyć. Z tego słupa N10 kierunek Redłowo-Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny Dąbrowa, Kaczebuki i N30 kierunek Redłowo-Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny Dąbrowa, Kaczebuki. Jeszcze jest tam słupek przy samym dworcu. O, tu się podpina trolejbus. I tam jest też N10 kierunek Pogórze Dolne, Pogórze Górne, także kierunku tych górnych tam północnych dzielnic. Oksywie Górne, Oksywie Dolne i N40 tak samo, Oburze, Oksywie Dolne, Pogórze i tak dalej. N94 Oburze, Pogórze Górne. I to jest słupek dnia dworzec główny PKP 01. Ten jest 05, ostrość zgubiłem. 05 i ten dla N20, z którego ruszałem ostatnio, ale nie spod samego słupka, bo Flixbus nam go zostawił. Jest 07. Jeszcze coś jedzie z tego przystanku tutaj, 03, ale nie pamiętam jakie linie dokładnie nocne, w jakim kierunku i czy w ogóle jakieś. Tak, jakieś na pewno, ale to już mówię, sprawdzę w rozkładzie, najwyżej napiszę w opisie albo w komentarzu którymś. Pewnie N30 w kierunku Rumi i N20 pewnie też tam w kierunku Pustek. To tak może być. No wszystko co jedzie na Morską prawdopodobnie według mnie jedzie z tego przystanku. Kierunek Pustki, kierunek Rumia. Tak może być. A tak przy okazji dzisiaj 147, czwarta, wóz 2266. Zaraz za 5 minut odjazd. I tyle w kwestii wyjaśnienia. To są te przystanki 4, z których ruszają linie nocne. Ruszają, czy tam przyjeżdżają, odjeżdżają. Przejeżdżają. I w ogóle coś robią. Dobra, tyle.